Na moim kanale mam na imię Daria. Dzisiaj będzie makijaż wyłącznie kosmetykami polskich marek. Ale przed tym jak zacząć, chcę zaprosić do subskrybowania mojego kanału oraz o łapkę w górę i komentarzu na dole. Będę bardzo wdzięczny. No i co, bez błędnego gadania, zapraszam do oglądania. Na samym początku parfumy polskiej marki Made in Lab 25. Bardzo je lubię. Do buzi. Będę siedziała i pachniała. Super. Tak. I co? Najpierw baza pod makijaż pod oczy. Znam Cosmetics. Dzisiaj będzie... Które marki? NAM Cosmetics, Claressa, Glam Shop, Belle i Eveline Cosmetics. Mniej więcej takie marki. Tak, no i bazę pod oczy. Bardzo fajna baza pod oczy, pod makijaż. Jeszcze mam ten serum z NAM Cosmetics. Black Rose and Botox Like Under Eye Serum. Tak wygląda, ale jeszcze nawet nie otwierała. Nie otwierałam jego. 18 ml. Ale myślę, że będzie też fajny. Tak, no i co? Żeby moje... Żywka mi nie przeszkadzała. Tak. Dalej. Także polska marka Belinda. Baza pod makijaż Make Up Academy Nude Base. Rozświetlająca. Bardzo jej lubię. Już tyle mi zostało. Tak ona wygląda. Bardzo fajna baza, na co dzień, taniutka, drogeryjna baza pod makijaż. Na usta błyszczyk z Eveline Cosmetics z chili, żeby tu on trochę moje usta nawilżył. Bardzo fajny błyszczyk. No i niech to wszystko na mojej twarzy posiedzi, co ma zrobić, zrobi, a ja teraz zajmę się brwiami. Do brwi ja mam ten kultowy żel do stylizacji brwi od Claressy, Claressa True Glue. Tak wygląda, myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tu 8 gramów, tak wygląda. No i teraz moja kolej na przetestowanie. Taka mała szczoteczka. No i co, lecę. No i co ja mogę powiedzieć na temat tego żela? Bardzo fajny jest, naprawdę. Moje niepodatne brwi bardzo szybko i dobrze utrwalił. Jestem w szoku. I ta szczoteczka, bardzo mała, ale taka dobra, super, bardzo wygodna jest. Wiecie, ja nie lubię tych silikonowych szczoteczek, a ona właśnie nie jest silikonowa i właśnie jest taka mała, precyzyjna, super szczoteczka i super w ogóle ten żel. Bardzo mi się on podoba. Super. Naprawdę.
Dobrze. Teraz przejdziemy do makijażu twarzy. Tak, woda. I teraz podkład. Podkład też z Eveline Cosmetics. Ten ich Wonder Match. Skin Absolute Perfection. Mam w odcieniu 10 Light Vanilla. Tu jest 30 ml. Jak standardowa luksusowy podkład Wonder Match zapewnia 24 godziny efekt nieskazitelnej cery. No zobaczmy. Ale wiem, jak on wygląda na mojej twarzy. Taka jest pompeczka. Taki odcień. Bardzo ładny. No i co? Standardowo na początku palcami, a później gąbeczką. Gąbeczka także będzie z polskiej marki, z Glam Shop. I tak wygląda ten podkład na mojej twarzy. Właśnie na tej bazie pod makijaż. Bardzo ładnie, moim zdaniem. Dla szybkich makijaży na co dzień myślę, że jak znalazł. No i co dalej? A w sprawie jeszcze podkładów mam z NAM Cosmetics rozjaśniacz do podkładów oraz przyciemniacz. Czasami też korzystam. Tak one wyglądają. Wiecie, pompka i tu też pompka. W tym 19 ml oraz też w tym przyciemniaczu 19 ml. Też bardzo fajne te produkty. I tak jak dzisiaj wykorzystałam ten podkład, też wzięłam ten korektor z tej samej serii Wonder Match Eveline Cosmetics. Mam odcień też 10 Light Vanilla. Też bardzo ładny, bardzo fajny, superancki korektor. Wszystko, co ma robić, robi. Rozjaśnia tu okolice pod oczami. Nie wchodzi mi w żadne moje zmarszczki. No wygląda super, naprawdę. To moja nowość od niektórego czasu, ale już kilka razy używałam. I tak wygląda. No super, co tu mówić. Tak wygląda. Dalej. A dalej przypudrujemy strefę T i okolice pod oczami. Puder z Belle. Biedronkowa. Z Biedronki Belle. Tak wygląda paletka. Tu się znajduje nie tylko puder, który ja uwielbiam, ale i kontur oraz bronzer. I bardzo ładnie pachnie. Super. Odcień ma? Nie ma żadnego odcienia, nie widzę. 19 gramów, tak wygląda, może ktoś jest zainteresowany. No, zresztą wszystko widać. Tak, mam pędzel z Morphe pod oczy i nawet tym samym strefę te polecę.
Tak wygląda moja twarz na tym etapie. Myślę, że super. Co nie? Tak, teraz w ruch idzie bronzer w kremie od Glam Shop. Mam odcień piaskowy, 25 gramów tu się znajduje tego bronzera. Tak wygląda. I co? Teraz jakiś pędzelek. A, wezmę ten z Sephora 56. Bardzo lubię ten. Kiedyś w ogóle codziennie jego używałam. Naprawdę. Teraz już trochę mniej, bo mam za dużo tych kosmetyków. Naprawdę. Ale bardzo fajny i właśnie ten odcień piaskowy, taki nie za ciepły, nie za zimny, sam raz dla mnie. No i jak wam? Taki neutralny odcień bronzera. Bardzo fajny. Teraz mam... Co ja mam? Rozświetlacz. Zaraz pokażę, jaki. Znam Cosmetics. Diamond Drops Highlighting Mixer. Też myślę, że można mieszać ten rozświetlacz z podkładem. Rozświetlacz do twarzy, 15 ml. A jaki to tu? A, odcień numer 1, Moonlight. No i co? Spróbujemy. Nie wiem, najpierw może na dłoń. Oj, tak wygląda. Taki złoty odcień. Najpierw może paluszki. Ogo. I tak wygląda ten rozświetlacz. Rozprowadzony palcami. Bardzo ładny. Bardzo. Ale kto chce bardziej subtelny efekt, to można gąbeczką też. To wtedy będzie taki efekt mniej widoczny. Taki dzienny, ja bym powiedziała. Ale bardzo ładny. Obowiązkowo przetestuję jego z zmieszanym z podkładem, bo tak właśnie też lubię te płynne rozświetlacze wykorzystywać. Tak wygląda. Super. Bardzo ładny. Baza po cieni mam tylko taką z polskiej firmy Vibo. Extra White Base. Biała baza pod, raczej pod tych kolorowe pigmenty, wiecie, pod kolorowe, jak to, pastelowe cienie, ale to nic, dzisiaj niech będzie i ona trochę, bo właśnie, mam jeszcze bazę z Inglota, ale dobra, niech będzie dzisiaj. Vibo. Niech ta baza trochę posiedzi na moich powiekach, a ja tym czasem dodam trochę koloru moim brwiom. Wezmę ten ścik, tu napisano ścik, wosk do brwi z Belle w sztywcie. Z Belle biedronkowego. Tak wygląda.
Он мої брові не утрувала цей воск, а тільки власне додає кольору. Так цей воск з Бель слабо діяв на тим желе з Клареси, що появили такі грудки. Слабо. Але то ніц, я завжди повтажу, то тільки макіяж. Ніх так зостане. І це зараз прибудрує боки тважі. Мам з Паезе Гуе пудрову, Гловінг Паудер, Паудер. Очі єдина ще лайт біж. Бардзо тен пудер любе. Бардзо. Так, шукам пензелка. Пензелек. Нех бенже тен такі. З морфі, морфі. І тилка боки тважі. Бардзо любе тен пудер виконченьовий. Супер. Dzisiaj wszystko, prawie wszystko super. Dobra, teraz. Teraz. Mam. Co ja mam? Wezmę. Tak, róż mam. A gdzie mój ten? A, bronzer wezmę z tej paletki z Bell. Nawet tym pędzelkiem. I tak zmieszam dwa odcienie. Ten ciepły i ten zimny. Już będzie także z Bell, z Biedronki, dwa Skin Pocket Rouge, odcień 053. Taki bardzo ładny. Neutralny odcień. Bardzo ładny. I mam... Jaką ja mam? Dobra, takim pędzelkiem. A, też snuki z Biedronki. Polska firma. Тим етапу макіяжу я б вжила якогось спрею до отруєння, але нестети в обесній хвилі не пощадам з польської марки жодного спрею, жодної мгілки. І що зараз? Зараз розсвітлювач мам з Клареси, для мене новість. Shine of Mine, хайлайтер Клареса, очень 11, 8 грамів. Jestem jego bardzo ciekawa. Tak wygląda w środku. Muszę tu podziałać, żeby otworzyć. A, widzę. O, super. On jest taki, widzę, ten golden złoty. I zaraz nawet tym pędzelkiem, którym nanosiłam puder pod oczy i na strefę tę. I co? Teraz zobaczmy. Teraz może będzie się działa magia. Який моцний, але файний. Зараз все ще розблендує. Ого! Але моц! Але моц! Зобачте! Навіть не бачила. Не byłam przygotowana, ale muszę.
Jak ja lubię. No super. Ale super. Ale muszę trochę rozblendować. Bo jeszcze ten, wiecie, mam rozświetlacz też bardzo mocny. I dodatkowo jeszcze ten z Klaresy, to w ogóle będzie mi nawet widać z kosmosu. No i co? Nie, ja bardzo lubię, ale pewnie, że nie na co dzień. Ale fajnie. Cienie mam też z Glam Shop, z kolorem nazywają się. Tak wyglądają. Lusterko mają i tak się prezentują. Bardzo fajne. A zresztą ja mam też lusterko z Glam Shop. Nie powiedziałam. I co teraz? Nie wiem nawet, jaki makijaż ja będę dzisiaj robiłam. No co, lecimy. Teraz wezmę ten jasny, matowy i coś na szybciutko tu wymyślę, jakiś makijaż oczu na szybciutko. Teraz wezmę taki różowy, matowy cień. I teraz wezmę taki pędzelek i nie wiem, brązowy ten. Ciemny, matowy odcień. Teraz ten odcień trochę wezmę na dolną powiekę, żeby ona nie była mi tu głowa. Wezmę taki pędzelek płaski. I jaki to odcień, który mi dzisiaj pasuje. Nawet nie wiem. Może ten fioletowy. Ale on bardzo jest miękki taki. Bardzo kruszący się. Miękki. Ale co ja zrobię? Nawet bez żadnego kleju do brokatów. Ale trochę, trochę. I co mi tu wyjdzie? Zobaczymy. I jeszcze wewnętrzny kącik dam ten jasny matowy odcień tym pędzelkiem, tym samym, ale z drugiej strony. Teraz rzęsy. Do rzęs mam bazę pod tusz z Eveline Cosmetics 8 w 1. A niestety żadnej maskary w obecnej chwili z Polski takiej marki nie mam, to wezmę z L'Oreala maskarę Volume Million Lashes. I jeszcze mam kredkę do oczu wodoodporną, metaliczną, żelową z Eveline serii Varieté 806 na linię wodną.
No i co, teraz zostało mi tylko usta. Usta. Konturóweczka z Evelyne Cosmetics. Odcień, który? Nie wiem, tu już jest wszystko. Nude, bodajże, tak wygląda. Pomadka z Glam Shop. Odcień mleczny róż. Taka jasna. Nawilżająca, satynowa. I tak wygląda mój makijaż kosmetykami polskich marek. No co, kochani, dziękuję, że byliście ze mną. A ja z wami żegnam. Do nowego odcinka. Buziaki. Pa!